Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w lutym w Egipcie. Jak widzicie, jest... No zamarzamy tu lekko, nie będę ukrywał. Jest nam tak zimno, że zaraz po prostu będziemy chorzy, osmarkani i wszystko po kolei. Ale zaraz po tym, jak wyzdrowiejemy, to pójdziemy do basenu. Moja syrenko, przyniesiesz mi drinka do basenu? A dziękuję bardzo. Zdrówko. Dam. To się wytnie. Nie wycinaj tak. I pod wodę. Nie. Czemu nie? Bo ja nie chcę pod wodę. Ale Marsa Alam słynie głównie z tego, że jest tutaj obok krapa koralowa ogromna. Co prawda w morzu jeszcze jest troszeczkę chłodniejsza woda. Ale i tak jest cieplejsza niż w środku lata w Polsce. Także na pewno jeszcze za chwileczkę zobaczycie. Dla mnie to nie będzie za chwileczkę, ale dla was tak. Sram się jak cholera. Nie będę wam ściemniał. Zacznijmy od tego, że coś, o czym nigdy nikogo nie mówiłem, mam lęk przed głębokością. No to jest bardzo głęboko. Dobra, jedziemy. Ale pięknie, ale pięknie. Te fale są masakryczne. No, coś pięknego. أشهد أن لا إله. Niestety poza bajkowym klimatem hotelowym istnieją też takie miejsca jak to w Egipcie. No nie najprzyjemniej się na to wszystko patrzy. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Tu naprawdę mieszkają ludzie. W tym momencie. Allahu akbar, la
Fakt, że zwiedzaliśmy prawdziwy dom tych ludzi, którzy żyją w ten sposób, zapewne dla wielu z was może być dziwny, ale kobieta, która jest właścicielką tego domu, po prostu zbiera napiwki za pokazywanie, jak ci ludzie żyją. Więc jest to jakiś tam sposób na życie. No ale mimo wszystko to jest tragedia. To chyba trochę nie na moje nerwy. Jak się nazywa ta miejscowość, w której teraz jesteśmy? W El Kusser. Ale powiem wam, że ogólnie bieda aż piszczy. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Dobra, wracamy do hotelu. Jedną z atrakcji turystycznych tutaj również są zakupy, ponieważ można tutaj kupić dosłownie wszystko. Oczywiście można kupić Gucci, można kupić Louis Vuitton, w zasadzie można kupić wszystko, Filipa Kleina. Wszystko to jest oczywiście oryginalne. Tego nie twierdzą, znaczy egipskie oryginalne. Tak, w dużym skrócie, wszystko to są podróby. Tutaj nikt za to nie ściga, jeżeli ściga, to robi to bardzo nieskutecznie. Ale muszę wam powiedzieć, że abstrahując od tego, że wszystko tutaj jest markowe, teoretycznie, to są jakościowo lepsze rzeczy niż najlepsze rzeczy u nas, czasami oczywiście. No, zdarza się często, że z AliExpressu tutaj przychodzą rzeczy, ale ogólnie można kupić tutaj naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Pan też jest z Polski, twierdzi. Siemanko. Tak, tutaj praktycznie wszyscy mówią po polsku. Jest tylu polskich turystów, że jest tego po prostu... Dzień dobry, mówi pan po polsku? Dobrze, dobrze? No, właśnie. To wszyscy, słuchajcie, mówią po polsku, wszyscy są życzliwi. Generalnie nie trafiłem chyba na nieżyczliwą osobę. W pewnych częściach Egiptu, w dosyć sporej ilości miejsc w Egipcie, niestety, no są to ludzie, którzy są nagabujący dosyć mocno, naciskający na to, żeby kupić coś w ich sklepie. Do tej pory w Tabie i w Marsalam, gdzie jestem, no nie są tak agresywnie nastawieni na sprzedaż. Jak się wchodzi i mówi, że nie, to nie. A tutaj właśnie idziemy sobie kupić jedną bluzę, bo wypatrzyłem sobie. Ja już swoje zakupy mam, dodatkowo oni uwielbiają się targować, wiecie. Jak się nie potargujecie, to naprawdę oni są źli, że się nie potargujecie, no bo rzucą cenę i jak to, nie chcecie nic ugrać na tym? Nie, to tak się tutaj nie robi. Generalnie, jeżeli rzucają jakąś cenę, to podzielcie ją przez pół i od tego zacznijcie jakiekolwiek rozmowy. Skończycie gdzieś w połowie. Powiem wam, że wolę jechać do Egiptu na przykład w lutym, czy nawet w środku zimy, bo jest tutaj bardzo cieplutko, bardzo ciepła woda i można tak samo sobie pozwiedzać. Ale praktycznie kompletnie nie ma ludzi. Zobaczcie to, jestem na plaży w Marsalam w tym momencie, przy hotelu, który nazywa się Port Galip Resort. I plaża jest praktycznie moja. Tutaj nic się nie dzieje. Coś pięknego. Jeżeli ktoś lubi wypoczywać, jeżeli ktoś lubi po prostu no, pobyć sam ze sobą, ze swoją ukochaną osobą, no to nie ma piękniejszych chwil i piękniejszego miejsca. Swoją drogą powiem wam, że byłem już naprawdę w wielu miejscach w Egipcie i w ogóle na całym świecie. I ten Port Galip Resort i w ogóle Marsalam na razie jest moim skromnym zdaniem najpiękniejszym hotelem i najpiękniejszym miejscem, jakie zwiedziłem. A tobie, kochanie, też się tu podoba? Pięknie. Bardzo? Bardzo. A co ci się najbardziej to podoba? Wszystko. Wszystko ci się podoba? Mhm. A jesteś kreatywna. Nie, powiem wam, że jesteśmy akurat z tych, którzy lubią sobie ponarzekać, co jest nie tak w danym miejscu. No tutaj, powiem wam, nie ma się do czego przypierdolić, to prawda. Kurczę, no właśnie tak szukam. No nie ma się czego dopierdolić. A takie koralowce na plaży w Marsalam to nic nowego. To się spotyka dosyć często. No. Przy czym nie można sobie zabrać tego do domu, bo... No bo piękny. No jest piękne, to prawda. Niestety za każdym razem wypierdzielają z teczek wszystko, co się z plaży zabierze. Każdą muszelkę. Każdy. Można mandat zabrać. No i to nawet nie mały mandacik. No, ale co nagrane i co w pamięci, to nasze. Pod takimi parasoleczkami można się ułożyć, chcę poodpoczywać. Prawda, dzisiaj troszeczkę wieje. Ale po to są te parawany, tak? Nie trzeba zawozić swoich parawanów i nie trzeba być Polakiem, cebulakiem, się odgradzać od reszty. To jest, słuchajcie, ławeczka, na której robiliśmy sobie zdjęcie z motobabą.
na naszych Instagramach wylądowały już znacznie wcześniej niż wy to oglądacie. Serdecznie was zapraszam na nasze Instagramy, na których możecie na bieżąco patrzeć, co robimy, gdzie jesteśmy dzisiaj. I tu w tym miejscu pojawi się mój Instagram, a tu w tym miejscu pojawi się motobaby Instagram. No, bardzo ładne miejsce, bardzo urokliwe, można sobie fajną foteczkę czasnąć na tle tego pięknego morza. Ogólnie w Egipcie jest dosyć mocno rozwinięty system napiwkowania, tipowania. To jest tak popularne, że generalnie jadąc tutaj na wakacje, jeżeli na przykład nie włożycie przynajmniej 10 dolków w paszport, to nie dostaniecie dobrego pokoju. Jeżeli nie położycie dolka na łóżku dla osoby sprzątającej, to będziecie mieli chillowo posprzątany pokój. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zostawicie barmanowi dolara, 5 dolarów na piwku, to będziecie mieli lepiej przyrządzone drinki. Tak to niestety tutaj wygląda. Wczoraj byliśmy na tańcu derwiszy z Natalką i uwielbiamy generalnie ten taniec. Ja wiem, że tutaj troszeczkę inaczej się to nazywa, to nie jest taniec derwiszy, tylko troszkę inaczej. Ale zasada jest ta sama, kręcą się, piękny pokaz, coś pięknego. Jesteśmy zakochani w tym tańcu, dlatego nie nagrałem go wam, bo chciałem przeżyć tę chwilę w 100% dla nas. No ale tutaj macie przykładowy taniec, o czym ja w ogóle mówię, dla tych, którzy nie wiedzą. Teraz dosyć istotne pytanie, bo zapewne wszyscy są ciekawi, jak to jest, ile to kosztuje i dlaczego tak często jeździmy na wakacje. No przede wszystkim jesteśmy aktualnie na najdroższej z naszych wycieczek. Kosztowała nas 1600 zł od osoby. Dla jednych to dużo, dla drugich to mało. Na pewno w tej cenie macie wyżywienie, alkohol, imprezy, przelot, wszystko, tak zwane all inclusive. Ale zdarzało nam się być już na wakacjach za 550 zł, za 900 zł. Za 1200 zł naprawdę da się, jeżeli tylko się chce, to da się to znaleźć. I myślę, że jeżeli sobie nawet poodkładać przez cały rok, no to na tą jedną wycieczkę w roku myślę, że da się odłożyć przy jakiejś tam, powiedzmy, średniej sytuacji finansowej. A gdzie takich wycieczek szukać tanich? No przede wszystkim są to zazwyczaj lasty, czyli mamy 3 dni na spakowanie się i wylecenie. Dla tych, którzy muszą wcześniej zaplanować urlop, no przykro mi bardzo, wtedy czy można pomyśleć o first minute, czyli o tym, żeby zarezerwować taką wycieczkę zawczasu już dużo, dużo wcześniej, na przykład pół roku wcześniej. No i oczywiście w dużej większości są to wycieczki poza sezonem, ponieważ w sezonie są 3 razy droższe i dlatego wolimy latać poza sezonem i pocić się aktualnie w długiej koszuli w lutym, no. Ale jak kto woli. Mogę wam podać numer telefonu do człowieka, który załatwiał te wycieczki mi, nam. Na ten moment jesteśmy bardzo zadowoleni i generalnie no jeździmy bardzo często za naprawdę niewielkie pieniądze. Wyobraźcie sobie, że raz nam zaproponował Dubaj za 2000 zł od osoby. No ale akurat wtedy nie mogliśmy skorzystać, także no trochę dzisiaj żałujemy.
W opisie macie numer telefonu do agenta, który takie wakacje właśnie załatwia, all inclusive. Generalnie wszystko macie podane na tacy, ciągną was za rączkę gdzie trzeba. No coś wspaniałego. Na ten moment dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.